U mnie jest tak, lewa tona, prawa jeszcze nie zważona. Powiedz mi, walka u siebie, miałeś jakąś dodatkową presję z tym związaną, że to twój teren i musisz wygrać? Znaczy wiadomo, nie chciało się zawieść kibiców, także troszkę presja była, ale w głębi serca wiedziałem, byłem pewny siebie, że jestem dobrze przygotowany, chociaż wiele czasu nie było, ale było dobrze, wiedziałem, że co będzie, co się będzie działo. Po tym haju już byłeś pewny, że rywal nie wróci do walki? Myślałem szczerze, że jeszcze będzie walczył, nie? Ale bo widać twardy chłopak był, ale no jednak mu się odechciało. Tutaj taka dość mocna burza przeszła, mieliśmy lekkie opóźnienie, miałeś jakiś stres, że może nie wyjdziecie do walki? Nie no, raczej nie, wiedziałem, że wszystko wypali, organizacja jest tutaj na najwyższym poziomie, także nie ma się co bać, na pewno zaradzą na wszystko, nie? Szybko ogarnęli i wyszliśmy do walki i tyle, no, co tu dużo gadać. Michał, jak smakuje 3 lata powrotu, zakończonego w końcu tym powrotem na HFO, pamiętamy walkę z Marcinem Kretem. Jeszcze nokaut, powiedz, długo czekałeś, ale smak tego zwycięstwa? No wiadomo, smak jest, no chociaż oczywiście nie był to zawodnik tej rangi co Marcin Kret, tak? Jak to mówią, czasami przegrane walki cieszą bardziej niż te wygrane. W tym wypadku też tak było, aczkolwiek cieszę się, że mogłem zawalczyć i fajnie zawalczyłem. I super, zmieniłem całkowicie styl dzięki trenerowi Łukaszowi Roli przede wszystkim. Także jemu zawdzięczam dużo przez te 3 lata, właśnie akurat miałem 3 lata, jak razem współpracujemy niecałe i no, zrobił dobrą robotę ze mną po prostu. Michał, generalnie tutaj trenera Łukasza Roli nikt nie poznaje. Wszyscy dopiero jak podejdzie blisko, to rozpoznają tą twarz, bo spora zmiana. I powiedz mi, no musiałeś zrobić tę uwagę, ale patrząc, że Łukasz tyle schudł, trener, to chyba nie było opcji, żeby nie zrobić. No to nie chodzi o schudnięcie akurat, ale tak, schód. Michał, komu dziękujemy w takim razie za to zwycięstwo, bo na pewno ta lista jest długa, walczyłeś u siebie, więc na pewno będziesz chciał komuś tutaj o kimś wspomnieć. No przede wszystkim trenerowi Łukaszowi Roli, całemu Palestra Team, całemu Gladiators Team i wszystkim, którzy mnie wspierali, nie? Którzy byli przy mnie, stałe z przygotowania, pomagali. Między innymi Jean Kazama, który mi trzymał tarczę, także no, dużo chłopaków się przyczyniło do tego. Musiałbym wymieniać i wymieniać i wymieniać, tak? Każdy dołożył jakąś cegiełkę, także dziękuję wszystkim. Jak kogoś pominąłem, to sorry. Jest na dobre już powracający do HFO, Michał Bęben, dziękuję bardzo. Dzięki.